Stacja narciarska Koninki jest pierwszą stacją w Małopolsce, która otwarła się dla narciarzy mimo obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Swoją decyzję właściciel stacji tłumaczy sytuacją finansową i brakiem realnej pomocy ze strony państwa. Utrzymanie wyciągu, media, zatrudnianie pracowników czy naśnieżanie stoku to ogromne koszty ponoszone przez przedsiębiorcę bez względu na to, czy działa, czy też nie. Został zamknięty mój biznes, na Sylwestra i na całe ferie. Zgodziłem się na to. Dzisiaj się na to już nie zgadzam, dlatego że za zamykaniem nie idą żadne środki pomocowe. Przygotowanie stacji narciarskiej są potężne. Józef Pasek przekonuje, że stacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby z niej skorzystać, trzeba być osobą zrzeszoną w Polskim Związku Narciarskim lub zadeklarować chęć uczestnictwa w spotkaniu partyjnym nowej partii Strajk Przedsiębiorców. Trzeba się pojawić w kasie. Tam mamy, rozmawiamy o tym, że to jest spotkanie służbowe. Pani dostaje deklarację, którą pani wypełnia. Dzięki temu może pani wsiąść na kolej, jechać na górę, ewentualnie porozmawiać na temat właśnie przynależności do tej partii. Nikt nikogo nie zmusza. Ważne jest to, żeby tą deklarację wiedzieć, żeby całej kontrol była, no to pani wtedy musi pani udowodnić, że jest pani służbowa u nas. Właściciel stacji podkreśla, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie koronawirus, a także z tego, że obostrzenia są potrzebne. Niestety, podobnie jak wiele innych firm, nie może liczyć na pomoc choćby z tarczy antykryzysowej. Został więc postawiony pod przysłowiową ścianą. Wsparcie PFR 2.0 jako nie jest to wsparcie dla stacji narciarskich. Dlaczego? Dlatego, że stacje narciarskie najczęściej mają zatrudnionych ludzi na albo sezonowo, albo na zasadzie B2B, czyli zatrudnia firmę, człowieka, który ma firmę i on świadczył. W związku z czym PFR 2.0 mówi o finansowaniu na pracownika. Amatorów białego szaleństwa w Koninkach nie brakuje. Warunki zachęcają do szusowania. Ośrodek Ostoja Koninki leży w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego około 70 km od Nowego Sącza. Stacja narciarska z wyciągiem kolei linowej Tobołów jest jego częścią.